18 października, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie poczekamy na S3. Mamy fiasko rozmów z Czechami, nie będzie budowana S3. Przebudowa nawierzchni w Kaczorowie. A na zakończenie dwie wiadomości, w których sprawdzimy, czy wesołe jest życie staruszka. Bardzo wesoło, pięknie, przepięknie, cudownie. Wszystkim, którzy z niecierpliwością czekają na budowę drogi S3, życzymy jeszcze dużo wytrwałości. Droga S3 z Legnicy do Lubawki została wykreślona z projektu realizacji budowy dróg na najbliższe lata. To jest dla mnie bardzo przykre i muszę powiedzieć, że to jest nie do przyjęcia, żeby w ten sposób działać, i bardzo dobrze, że dzisiaj rozmawiamy i bardzo dobrze, że nagłaśniamy te kwestie. Kwestie właśnie tego, jak to się wydarzyło, w jakim momencie wypada S3 z dokumentu rządowego. W trudnym momencie dla partii rządzącej. W Warszawie odbywa się referendum, dzięki któremu, jak się okazuje, Hanna Gronkiewicz-Waltz utrzymała stanowisko. My straciliśmy S3, a Warszawa w zamian za to zyska obwodnicę. W biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znalazł się projekt uchwały zmieniającej listę drogowych inwestycji zaplanowanych na lata 2011-2015. W uzasadnieniu propozycji możemy przeczytać, że odcinek Legnica-Lubawka ma charakter transgraniczny i jego budowa była ściśle uzależniona od stanowiska strony czeskiej o realizacji po ich stronie właściwego odcinka transeuropejskiego. Ostateczne stanowisko strony czeskiej brzmi, że jego realizacja inwestycji może rozpocząć się nie wcześniej niż w 2018 roku. Teraz się tłumaczy to tym, że strona czeska nie jest przygotowana do tego, żeby budować dalszą część naszej drogi. Ale o tym wiadomo było od dawna, że rozmowy należy prowadzić. Albo trzeba było powiedzieć, mamy fiasko rozmów z Czechami, nie będzie budowana S3. A tutaj gdyby nie to, że nóż na gardle w Platformie, Platforma bała się, że już się zupełnie rozpadnie po przegranym referendum, więc wtedy po prostu wycięto, żeby jakoś ten dokument się zbilansował, wycięto naszą inwestycję. Proszę Państwa, sami widzicie, jak to działa. W tego typu działania nie można wierzyć. Pocieszające jest to, że usunięcie z listy nie oznacza rezygnacji z realizacji tej inwestycji jeszcze w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Zadanie zostało zgłoszone do finansowania w ramach instrumentu finansowego UE Connecting Europe Facility. Jest to niebywały skandal, żeby Kamiennogórzanie, mieszkańcy naszego powiatu, ale całego regionu, bo dotyczy to też Legnicy, Jawora, Bolkowa, Kamiennej Góry, Lubawki, musieli się składać na sukcesy Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie. I na to nie powinno być zgody. Niech to będzie uczciwa rywalizacja, że ktoś przez polityczna o dobro mieszkańców, ale nie, że dzisiaj są ważni warszawiacy, a inni Polacy mieszkający w mniejszych miastach są nieważni. Trwają prace końcowe związane z zadaniem realizowanym przez gminę Bolków pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Rogowej w Kaczorowie. Wykonawcą inwestycji jest Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie. Zakres prac związanych z przebudową obejmuje m.in. profilowanie i korytowanie warstwy konstrukcyjnej podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, podbudowę z niesortu, położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy asfaltowej, odtworzenie istniejących zjazdów, wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej, wyczyszczenie i wyprofilowanie istniejącego przepustu oraz wymianę trzech przepustów. Dotacja na realizację zadania pochodzi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu na Przeciwdziałanie Skutkom Klęsk Żywiołowych lub ich usuwaniu. Jest to kwota rzędu 208 milionów złotych, czyli 80% kosztów całego zadania. Prace związane z przebudową rozpoczęły się pod koniec maja, a ich zakończenie planowane jest na 31 października bieżącego roku. Już niebawem mieszkańcy ulicy Rogowej w Kaczorowie swobodnie będą mogli korzystać z wyremontowanego traktu. W minioną środę w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Wybraliśmy się tam z kamerą, aby sprawdzić, czy jak w znanej piosence wesołe jest życie staruszka. Bardzo wesołe. W Bolkowie szczególnie. Bardzo. A tak, cały czas. I ja to uważam, że tam, gdzie starzy ludzie, tam jest najweselej. Bardzo dziękuję za takie... Czesne, proszę, to się bawią wszystko.
Oj, bardzo, a jeszcze więcej było weselsze, gdybyśmy mieli większe emerytury. W sali Bolkowskiego Ośrodka Kultury nawet przez chwilę nie dało się odczuć, że świętują osoby, które ukończyły 60. rok życia. To za sprawą pozytywnej energii, która panowała na sali. Jak tłumaczy przewodniczący zarządu rejonowego Polskiego Związku Emerytów, pan Henryk Spodziewała, nieprzypadkowo obchody Międzynarodowego Dnia Seniora odbyły się po raz kolejny w październiku. Są to kolejne obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, który jest z reguły obchodzony zawsze w miesiącu październiku. I to tak jest mniej więcej dostosowane, mniej więcej, tak może humorystycznie powiem, do naszego wieku, prawda, bo to jest też jest jesień życia i tak mniej więcej jest robione chyba po to. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych przemówień. Wszystkich członków klubu seniora, osoby towarzyszące i zaproszonych gości powitał pan Henryk Spodziewała. Po nim swoje przemówienia mieli poseł na Sejm Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, starosta powiatu jaworskiego Michał Lękiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Bolkowie pan Marek Janas. Wszyscy wyżej wymienieni podkreślali ważną funkcję ludzi starszych w naszym społeczeństwie. Zwracali uwagę na to, że powinno eliminować się wykluczenie społeczne ludzi starszych i tym samym obiecali pomoc w realizacji różnych przedsięwzięć. To jest po prostu w życiu niesłychanie ważne. Ja sama wiem, że przyjaciele, sens życia, znajdowanie sobie różnych pomysłów na to życie, szczególnie w ciężkich chwilach, jest niesłychanie ważne dla każdego z nas. Czy to kobieta, czy to mężczyzna, czy jest się babcią i dziadkiem, czy nie, to każdy z nas musi mieć jakiś pomysł na siebie. Jak się okazało, seniorzy to nie tylko narzekający na niską emeryturę i brak zdrowia ludzie. Pełni pozytywnej energii, młodzieńczego wręcz zapału do wspólnej zabawy, potrafią oprócz siedzenia w domu wykonywać szereg rozmaitych i ciekawych zajęć. Niedawno mieliśmy chyba już trzecią albo czwartą edycję kursu komputerowego. No, było tu kilka osób od nas ze związku. Był egzamin końcowy. Ludzie dostali papier, cieszą się, że potrafią po prostu już tam chociaż podstawowe rzeczy o obsłudze komputera się dowiedzieć. I myślę, że to na pewno też tym ludziom jest potrzebne, tym starszym ludziom, żeby wieczorami, tymi długimi wieczorami w zimie nie siedzieć tylko przed telewizorem, a żeby może sam sobie powysyłać maile, prawda, czy tam coś sobie tam podziałać, jakieś zdjęcia, prawda, jakieś znajomości na Facebooku zawrzeć. Następnie przyszedł czas na wręczenie symbolicznych nagród dla członków, którzy ukończyli 80 lat. Po części oficjalnej wszystkich do wspólnej zabawy porwał zespół Bolkowianie. Wszystkim seniorom życzymy takiego zapału i pozytywnej energii. Ja jeżdżę do Częstochowy, po prostu jestem 7 raz w Częstochowie rowerem. Wszystko rowerem. Wszystko rowerem. Ja jeżdżę sobie dziennie, zależy jak wyskakuje. Dobrze, 120 km przejadę, jakby nigdy nic, przyjeżdżam do domu i sobie odpoczywam. Również seniorzy z Lubawki hucznie obchodzili swoje święto. Suto zastawione stoły, śpiew, muzyka i dużo pozytywnej energii. Tak w skrócie można opisać to, co działo się 17 października w Domu Kultury w Lubawce. Przy okazji Dnia Seniora obchodzony jest również Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Chętnie uczęszczają seniorzy tutaj do klubu i inwalidzi również? Znaczy się, no zawsze mieliśmy większą frekwencję, no dzisiaj troszeczkę była coś mniejsza, nie wiem dlaczego, chociaż więcej ogłoszeń zawsze powiesiliśmy jak zawsze, no ale doszliśmy do tego wniosku, że będziemy to robić jeszcze inaczej, bo wiadomo, że człowiek jakieś zdobywa doświadczenia i im dalej, tym lepiej. Podczas inauguracji swoje przemówienia mieli ksiądz Józef Czekański, burmistrz Tomasz Kulon, który wraz z Wiesławem Bieńkiem rozdawali dyplomy gratulacyjne dla członków klubu seniora z największym stażem. Po części oficjalnej przyszedł czas na lubianą przez wszystkich część artystyczną. Jako pierwszy wystąpił miejscowy zespół Wrzos. Po nich zaprezentowała się grupa Złota Jesień z Kamiennej Góry. Występy artystyczne zakończyła Zgoda z Chełmska Śląskiego. W rytm piosenek śpiewanych przez grupę z Chełmska tańce ludowe zaprezentowały dzieci z Kwiatuszków Lnu. Oprócz organizowania imprez tego typu, co jeszcze klub seniora z Lubawki ma do zaoferowania dla mieszkańców gminy? Jakieś coś, no organizujemy wycieczki, no spotykamy się,
no powiedzmy parę razy do roku, nie? Ale myślę, że w tej chwili dochodzimy już do wniosku takiego, że zmienimy jakąś, zreorganizujemy to wszystko i myślę, że doświadczenie będzie się procentować. Czy w Lubawce, tak samo jak w Bolkowie, wesołe jest życie staruszka? Życie to bajka, więc co tu kryć? Warto, warto na świecie żyć. Bardzo wesołe. Ja już od początku nie wiem, ile lat należy. Bardzo zadowolona jestem. Bardzo wesoło, pięknie, przepięknie, cudownie. Bardzo pięknie, oby tak częściej to było. Wesołe, tylko żeby kości nie bolały. Jak widać, wszyscy seniorzy są tacy sami, pełni chęci do życia i energii, której może pozazdrościć nie jeden młody. Nasza redakcja składa wszystkim seniorom najszczersze życzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia.